Witajcie. Pomysł na dzisiejszy odcinek podsunął mi tak naprawdę mój kumpel Maciek, którego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Pomysł mówiący o tym, że chciałby zobaczyć na naszym kanale wytłumaczenie, skąd się biorą takie oznaczenia jak GT, GTI, ST, RS i tym podobne. Jeśli również tak jak Maciek zastanawialiście się, co te oznaczenia oznaczają, to zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Zanim do niego przejdę, jeszcze zaproszę Was do subskrybowania naszego kanału, a teraz, jako że formalności mamy za sobą, to zaczynamy. Rozpoczniemy sobie od dwóch znanych literek, czyli GT, które to oznaczają Grand Tourer, bądź też z włoskiego Gran Turismo, co po prostu oznacza samochód sportowy, samochód o dużej mocy, który zarazem jest luksusowy w środku, co z kolei przekłada się na to, że sprawdza się bardzo dobrze w trasie. Świetnymi przykładami samochodów wpisujących się w tę definicję są przykładowo Bentley Continental GT, Ford Mustang GT czy Maserati Gran Turismo, którego nazwa modelowa w sumie tłumaczy się sama przez siebie. Pierwszym autem natomiast, które otrzymało człon GT w swojej nazwie, była Alfa Romeo 6C 1750 GT, produkowana już w latach 30. XX wieku. Ale jak to już bywa w dzisiejszych czasach, producenci lubią nadużywać pewnych oznaczeń, które kojarzą się z czymś pozytywnym, ale nie do końca teraz oznaczają to, co kiedyś. Przykładowo Kia Proceed GT z całym szacunkiem, ale sądzę, że do prawdziwego Gran Turismo ma daleko. No ale takie mamy czasy. Elektryczne Mustangi, Mitsubishi Eclipse, który jest SUV-em, elektryczne Porsche. Chyba nie mam tu nic więcej do dodania. Z GT przechodzimy płynnie do GTI, czyli oznaczenia znanego z mocnych przednionapędowych Golfów. GTI oznacza Grand Tourer Injection. No i powiedzmy, że Grand Tourer, czyli tą definicję z poprzedniego podpunktu, można względnie podciągnąć pod te mocniejsze Golfy. Natomiast człon Injection sugeruje tutaj, że mamy do czynienia z bezpośrednim wtryskiem paliwa. I o ile bezpośredni wtrysk paliwa w dzisiejszych czasach nie jest czymś dziwnym ani nadzwyczajnym, o tyle w 1976 roku, w momencie debiutu pierwszego Golfa GTI, był to rzeczywiście rarytas na rynku. Natomiast GTI jako już rozpoznawalne oznaczenie pozostało z usportowionymi przednionapędowymi Golfami aż po dzisiejsze czasy. No i w przypadku Peugeotu, w którym również zdarza się nosić na sobie oznaczenie GTI, rozwinięcie tego skrótu jest dokładnie takie samo. A teraz kolejne oznaczenie będzie wymagało ode mnie odświeżenia sobie umiejętności z języka niemieckiego, którego nie używałem już od dobrych 6 lat, a to dlatego, że będziemy rozwijać skrót, który stoi za oznaczeniem AMG. AMG oznacza Aufrecht, Melcher, Grossasbach, gdzie Aufrecht oraz Melcher to nazwiska dwóch założycieli tego sportowego działu Mercedesa. Natomiast Grossasbach to nazwa miejscowości, w której narodził się Aufrecht właśnie. Historia AMG sięga 1967 roku, kiedy to już zajmowali się składaniem sportowych i wyżyłowanych jednostek napędowych. Ciekawa jest również nomenklatura, którą Mercedes stosuje w swoich nazwach modelowych, stricte. Przykładowo, jeśli myśleliście, że CLS to jakiś losowy zlepek literek, to jesteście w błędzie, ponieważ CLS oznacza Coupé Leicht Sport, czyli z mojego łamanego niemieckiego wychodzi na to, że to oznacza coupé lekki sportowy. Idąc w las głębiej, CLA to Coupé Leicht A-Klasse, czyli lekka A-Klasa Coupé. Mercedes SLK to Sport Leicht Kurz, czyli sportowy, lekki, krótki. Mamy jeszcze przykładowo SL-a, gdzie SL oznacza Super Leicht, a więc super lekki, co w sumie nie do końca zgadza się z wagą tego samochodu. Heavy shit. A biorąc sobie przykładowo na tapet takiego Forda Focusa RS, to co oznaczają te dwie magiczne literki na końcu jego nazwy? Otóż RS oznacza Rally Sport, czyli sport rajdowy, i taki znaczek na autach wywodzi się od działu Forda, który przygotowywał samochody do rajdów. Ponieważ, jak być może wiecie lub też nie wiecie, rajdy kiedyś były i nadal w jakiejś tam części są dość istotną dziedziną motorsportu, w której działa marka Ford.
RS, jak wiecie, również przewija się w nomenklaturze Audi. Mamy Audi RS3, RS4, RS5, RS6 i tak dalej. I w tym przypadku z kolei oznacza to racing sport, czyli sport wyścigowy. I tutaj trzeba sobie to jasno podkreślić, że wyścigi i rajdy to nie to samo, a nie wszyscy są tego świadomi. Nie wiem jak was, ale mnie strasznie irytuje, kiedy słyszę i widzę jakiegoś niekompetentnego dziennikarza, który przeprowadza wywiad z jakąś osobą, która ściga się po torze i mówi o niej per kierowca rajdowy, albo jeszcze lepiej rajdowiec. No... Co k***a? Nie. Skoro już mowa o rajdach bądź też wyścigach, to nie sposób nie wspomnieć o Subaru Imprezie. Konkretnie powiemy sobie tutaj o Subaru Imprezie WRX STI i jak słyszycie, mamy tutaj aż dwa oznaczenia, o których będzie warto porozmawiać i z których wyjaśnieniem oraz rozwinięciem już spieszę. Jeśli chodzi o WRX, to rozwinięcie skrótu to World Rally Experimental, czyli w wolnym tłumaczeniu eksperyment rajdowego świata. Eksperyment, który powstał w 1990 roku na skutek współpracy firm ProDrive oraz Subaru, której efektem było przerabianie jednostek napędowych oraz zawieszenia w ich właśnie samochodach. Natomiast STI to Subaru Technica International, co oznacza po prostu sportowy dział Subaru, który zajmuje się dostosowywaniem i przerabianiem samochodów marki Subaru, tych właśnie z tej wyższej półki, osiągowej oczywiście i cenowej też. Powiedzieliśmy o Focusie RS-ie, natomiast jest jeszcze Focus ST oraz Fiesta ST, czyli takie nieco załagodzone sportowe modele i rozwijmy sobie tutaj troszeczkę ten skrót ST, który oznacza Sports Technologies. I tak naprawdę te sportowe technologie w wolnym tłumaczeniu to oddział działu Rally Sport Forda, czyli RS, który zajmuje się tworzeniem i dostrajaniem takich no, mniej ekstremalnych modeli. A teraz przejdźmy sobie do takich bardziej egzotycznych, przynajmniej w Europie, oznaczeń takich jak SRT. SRT oznacza Street and Racing Technology, czyli technologia uliczna oraz wyścigowa. Oznaczenie to oczywiście możecie znaleźć przede wszystkim na Chryslerach, Jeepach czy też Dodge'ach. Natomiast SRT to oddział, który pierwotnie nazywał się Team Viper i opracowywać miał w latach 90. projekt tego właśnie legendarnego sportowego samochodu. Natomiast teraz tworzą tam m.in. takie bestie jak Dodge Challenger SRT Hellcat. Pozostając w temacie samochodów amerykańskich. W niektórych modelach Chevroleta było, a teraz jest w sumie tylko w modelu Camaro, stosowane oznaczenie, które nam, Europejczykom, może się kojarzyć nie najlepiej, czyli oznaczenie SS. Was? Kapusta i kwas! Niemniej jednak w ich przypadku SS oznacza po prostu Super Sport i jest ładną nazwą pakietu Performance, który oferowany był do różnorakich modeli na przestrzeni lat i sprawia, że kupujemy po prostu bardziej limitowane oraz oczywiście szybsze auto. I to już wszystkie loga, które omówiliśmy w dzisiejszym odcinku. W sumie tak się poskładało ładnie, że było ich równe 10. Jeśli uważacie, że czegoś nam tutaj zabrakło, to piszcie w komentarzach, jakie logo, emblemat powinien zostać tutaj rozwinięty i albo zrobimy kolejny odcinek, albo rozwiniemy te skróty w komentarzach. Ja wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Jeśli było fajnie, będzie mi miło, jeśli zostawicie jakąś łapkę w górę. Wpadnijcie też na naszego Instagrama, a ja się tymczasem z wami żegnam. Trzymajcie się. Siema. Jak tam Mateusz jest aerodynamicznie teraz? Normalka jest, normalnie STI. SS. No, SRT.